Już za tydzień zaczynamy sportową ucztę. 99. Pezla Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce rozpoczną się w Gorzowie. Najlepsi zawodnicy w kraju będą mierzyć się na stadionie już od 27 lipca. Przyjedzie ponad 700 lekkoatletów, a będą rywalizować w blisko 40 konkurencjach. Warto śledzić strony i social media dedykowane mistrzostwom. Rywalizacja będzie trwała 3 dni, a na Placu Grunwaldzkim czeka nas strefa kibica, food trucki, występy klubów sportowych i strefa z dmuchańcami dla najmłodszych. To będzie niesamowite sportowe święto. Sezon na plażing i smażing w pełni. Gorzowianie nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych plaż i jezior w regionie, a my przypominamy o możliwościach dojazdu, jakie oferuje Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie. Przez całe wakacje działa specjalna linia numer 201, która umożliwia dojazd do oddalonego o kilkanaście kilometrów od miasta ośrodka przywodnego nad Jeziorem Nierzym. Autobus obraca w ciągu dnia aż 4 razy, więc załapie się każdy chętny pasażer. A fanom jeziora w Karninie polecamy linię 116. Tym autobusem dojedziemy pod sam zalew. Zabieranie malucha na basen to super zabawa. To też mnóstwo korzyści dla bąbelka. Dzieciaki mogą się lepiej rozwijać, poprawiają psychomotorykę, a nawet odporność. I coś czuję, że tak wczesny kontakt z wodą może zrobić z nich przyszłych mistrzów pływania. W Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka mamy brodzik przeznaczony dla najmłodszych pływaków, obok którego w ostatnim czasie pojawiły się dwie grafiki zasłaniające okna. Jedna z nich przedstawia uroczą foczkę, a druga dziedziusia w pieluszce. Umieszczona w tym miejscu grafika ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom na to, że w basenie wymagana jest specjalna pieluszka do pływania. Razem zadbajmy o czystość na basenie, tak żeby każdy mógł skorzystać z kąpieliska z przyjemnością. Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Gorzowa. Trwają przygotowania do budowy nowego boiska na osiedlu europejskim. Dwie firmy złożyły oferty w drugim postępowaniu przetargowym. Zadanie, które zostanie zrealizowane dzięki budżetowi obywatelskiemu, ma na celu stworzenie wielofunkcyjnego boiska z uniwersalną nawierzchnią. Planowane miejsce będzie idealne dla fanów piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Teren zostanie też ogrodzony, a przyjazna architektura, taka jak ławki i kosze na odpady, zadba o wygodne spędzanie czasu. Ale to nie wszystko. Na boisku zamontowane zostaną również wysokie piłkochwyty, które pozwolą na intensywną grę. Firma Portal PP ze Szczecina przygotowała już projekt, a wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację. Wkrótce małe sportowe miasteczko powstanie na osiedlu europejskim, aby cieszyć dzieci i młodzież swoją funkcjonalnością i urokliwym designem. Wielka modernizacja sieci wodociągowych w Gorzowie. Firma Wuprinsz S.A. z Poznania rozpoczęła ambitny projekt o wartości ponad 7 milionów złotych. Do października tego roku zamierzają wymienić ponad 2 kilometry przewodów wodociągowych oraz przebudować 37 studni kanalizacji sanitarnej. To dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, ponieważ po modernizacji poprawi się funkcjonowanie przesyłu wody. Prace są podzielone na 6 etapów, a wszystko po to, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Zapowiada się nowoczesny system wodociągowy, który zadba o zasoby wody i nasze komfortowe życie. Trzymajcie kciuki za sprawną realizację tego ważnego projektu.